Obecnie jestem na tarasie widokowym pomnika, którego sam tak nazwałem po przeczytaniu informacji na jego temat na Wikipedii, ponieważ okazuje się, że zanim wybudowano w Stanach Zjednoczonych Statuę Wolności, to był największy, najwyższy pomnik w całym świecie zachodnim. No i obecnie jest to największy pomnik w Niemczech, także można w Europie nawet całej. Także można powiedzieć, że to jest taka europejska statua wolności. No niestety z tego tarasiku widokowego, na który tutaj wszedłem, niewiele można sobie zobaczyć. Są takie pod poręczami takie tabliczki pokazujące, na jakie miasto jest kierunek. Tam mieliśmy Paderborn, tutaj, o, tutaj mamy, że to jest na południe, kierunek południowy, ale też są miasta powypisywane. Velmesort, tutaj jest Bad Meiberg, jakiś Küteberg i tutaj jest wschód, czyli tam gdzieś jest nasza piękna Polska. Nie widać niestety jej stąd. Jest też park, tam są takie różne pomniejsze pomniki. No a ten film za chwilę dogram, jak zejdę. O, tutaj jest kierunek na Berlin i miejscowość. I te miasteczko, które tam widać, te zabudowania, nazywa się Detmold. A ten pomnik, bo nie wymieniłem jego nazwy, to jest statua Hermana. Tak się nazywa, po niemiecku to jest Hermann Denkmal. No i zaraz sobie zejdę na dół. Pójdę tam na ten południowo-zachodni taras. Oddalę się jak najwięcej. No to wtedy będę mógł pokazać rozmiar tej całej budowli od dołu. No bo tutaj, no to wiadomo, jestem za blisko, stoję przy samej ścianie. No i wchodzi się, można powiedzieć, tylko do połowy. Tam na górę nie można wejść. Także już tymi wąskimi schodkami schodzę. Chociaż muszę powiedzieć, że jest jakieś techniczne wejście. Tu są drzwi zamknięte na dobre. Zablokowane. No i tam niestety po niemiecku napisane Kein Ausgang, żadnego wejścia w dosłownym tłumaczeniu. Ale tam jest jakaś... Tam jest jakaś wycieczka. O cholera! Czyli nieoficjalnie można tam wejść. Pewnie jak się specjalnie wykupi. Bo tam słyszę jakiegoś przewodnika i ludzi. Szkoda, że przegapiłem moment. Może takie wycieczki są cykliczne. Wtedy się dołączę i będę mógł wejść sobie z nimi, zobaczyć. No a na razie to bym się czego tutaj nastał, naczekał. Oni będą wychodzić, to zamkną na klucz i tak mnie nie wpuszczą. No ale tak. O takich rzeczach technicznych opowiem. Jest duży parking, jakieś tam 300 metrów od tego pomnika. Za wjazd na parking trzeba tam pobrać bilet i to jest płatne 4 euro od samochodu. Natomiast tutaj kasa jest zlikwidowana. Kupuje się tam w tamtej budce bilet też za 4 euro. Tu się ten bilecik skanuje, taki o, właśnie, i tu się wchodzi. I to ten już jest bilet nie wykorzystany, już się drugi raz na ten sam nie wejdzie. Także już jakbym chciał dołączyć się do grupy, która tam będzie wchodzić więcej niż można za te 4 euro, to bym musiał sobie jeszcze jeden taki bilecik dokupić.
Heike. No i tu już powinno być widać ten kolos. Mam nadzieję, że Wikipedia nie kłamie, że to jest największy pomnik w całych Niemczech. No, tam jeszcze taki, pamiętam, ja byłem parę lat temu w Kesselu, w parku na wzgórzu, też tam stoi taki gigantyczny, monumentalny pomnik. No i stoi na tym wysokim cokole ten Hermann, ale sama figura tego Hermana, ja myślę, że znacznie ustępuje wielkością naszemu Chrystusowi ze Świebodzina. No tylko cokół, wiadomo, cokół go podnosi do góry. No i to by było na tyle tego filmu. Na koniec, po zwiedzeniu pomnika, jeszcze w maszynie sobie kupiłem taką pamiątkę, w zasadzie dwie pamiątki. Kosztuje to taki banknot stylizowany na 100 euro, o nominale 0 euro, kosztuje 2 euro. Proszę, jaki piękny tutaj jest ten pomnik, a tutaj są inne zabytki europejskie. O, zaraz się pozbędę. Ale papier oryginalny, banknotowy, nawet jest znak wodny tutaj. No dobra.